Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Udało się. Jesteśmy w odpowiednim linku. Witam wszystkich zgromadzonych przed nie odbiornikami, tylko ekranami, laptopami, telefonami. Ja muszę mówić trochę długo, bo Państwo dzielą się na dwie grupy. Z tych przyzwyczajonych do tego, że w klubie komediowym jest zawsze spóźnienie, oraz tych, którzy potraktowali poważnie naszą zapowiedź i pojawili się 19.03. Także jeszcze raz serdecznie witam Państwa w Klub Komediowy TV, naszej odpowiedzi na absolutny brak obecności Państwa w naszej piwnicy. I teraz, proszę Państwa, ja jestem niedoświadczonym prowadzącym programu internetowego. Państwo natomiast jesteście doświadczonymi użytkownikami, więc drodzy użytkownicy, pozwólcie, że powoli wdrożę nas w to, co się tutaj dzisiaj będzie działo. Po pierwsze, jesteśmy w internecie. Państwo możecie na dole, pode mną, komentować, zadawać pytania, jest w interakcję z nami wchodzić. Proszę, proszę się przyznać, kto już jest, tak? Kto tam jest na dole? Proszę napisać coś. Nasz administrator wesoło i dowcipnie na pewno skomentuje, a też na privie może wysłuchać problemów, wsłuchać się w Państwa jakieś, nie wiem, wątpliwości, a też doradzić w kwestiach takich bardziej, nie wiem, podatkowych, życiowych, cokolwiek. My też jednocześnie chciałem powiedzieć, że internet to jest przestrzeń dla zupełnie nowych zabaw. My możemy nowe rzeczy, na przykład, proszę bardzo, pozycjonować się. Jest tak zwany algorytm. Ja teraz powiem, bardzo proszę, sobie przygotowałem wyrazy. Sexy, glamour, kinky, latex. O, i teraz tenże przelicznik podpowiada już innym użytkownikom, że można nas oglądać. I to jakby lepsza jej promocji. Taki pan nam robił szkolenie, powiedział, nie znajdziecie. A też jest inne podejście, żeby ta widownia nie była taka, prawda, prestidigitator. O, i ja teraz krepina. Ja właśnie w tej sekundzie staram się zmylić ten mechanizm przeliczeniowy. Więc jakby Państwo możecie rzucać na czacie podpowiedzi, jakimi wyrazami powinniśmy się tagować, jakimi wyrazami dezorientować. Nieważne. Będziemy się tego uczyć, to jest dopiero drugi odcinek. A odcinek istotny, a mianowicie, proszę Państwa, w tymże odcinku pod tytułem Co też się tam teraz u Was czyta, zajmiemy się kwestią niezwykle ważną. No bo przecież wiecie, przecież wiemy, wszyscy wiemy, z powodu kwarantanny na pewno nie ma mowy, żeby słupki czytelnictwa w Polsce nie skoczyły. Przecież Polacy zostawieni w mieszkaniach ze swoimi biblioteczkami, bibliotekami, księgami, książkami, regałami, no nie wytrzymają. Nie rzucą się na te książki. Pożrą je. Logarytmicznie skoczy współczynnik czytelnictwa. I właśnie dlatego my dzisiejszy odcinek poświęcimy wszelkim zagrożeniom i wszelkim problemom związanym z ewentualnym obcowaniem z książkami. Nasi bohaterowie, aktualnie nieco bezrobotni, nasi sceniczni przyjaciele, wejdą między Polaków i dowiedzą się, jakie niebezpieczeństwa w tym nagłym, spontanicznym czytelnictwie tkwią. Bo Państwo wiecie, Państwo czytacie, ale Państwo czytając, pamiętajcie, że należy robić jeszcze jedną ważną rzecz. Czekać na przelew, a on na pewno przyjdzie. I dlatego jak każda rewia i każdy variety show, my również rozpoczniemy dzisiejszy wieczór piosenką oddaną tematom merkantylnym. Czekam na przelew. Zwykle ciągnie się w nieskończoność. Wpadam w depresję, kłócę się z żoną. Wyżeram w nocy ci, chcę słodycze. Nie mogę czytać, bo tylko liczę. Liczę, że wkrótce wszystko się zmieni i żyć nie będę, tylko z przyceny. Do szczęścia brak mi przecież niewiele. Wargi zagryzam, czekam na przelew. Czekam na przelew, czekam na przelew. Gdy nie dostanę, to się zastrzelę. Lecz na przeszkodzie tylko to stoi, że nie mam za co kupić naboi.
Z innymi w bólu w barze się łączę. Sprawdzam co chwilę mój stan na koncie i na bankowej się infolinii wyżywam krzycząc, że skurwysyny nie rozumieją, jestem w potrzebie. Wzrasta frustracja, inaczej debet. Byłem w tej sprawie, nawet w kościele. Nic to nie dało, czekam na przelew. Czekam na przelew, czekam na przelew. Gdy nie dostanę, to się zastrzelę. Lecz na przeszkodzie tylko to stoi, że nie mam za co kupić naboi. Wciąż na rezerwie jeżdżę po mieście. Wystarczy pretekst, a ja już wrzeszczę. W bankomat z nerwów pod domem kopię. Nadwyrężyłem życiową stopę. Podbieram dziecku drobniaki luźne, kłamiąc beztrosko, czy oddam później. Nie mam na fajki, czuję się zerem. Na seks mnie nie stać, czekam na przelew. Czekam na przelew, czekam na przelew. Gdy nie dostanę, to się zastrzelę. Lecz na przeszkodzie tylko to stoi, że nie mam za co kupić naboi. Czekam na przelew, czekam na przelew. Gdy nie dostanę, to się zastrzelę. Lecz na przeszkodzie tylko to stoi, że nie mam za co kupić naboi. Tak jest. Czekam na przelew. Tekst Rafał Bryndal, Tomek Sierpiński zaśpiewał i skomponował piosenkę, a nasi zaprzyjaźnieni, biedni prekariusze zgodzili się wesoło wziąć udział w wideoklipie. A my wróćmy do naszej historii, dlatego że tu właśnie zaczyna się nasza dzisiejsza podróż. Wysłaliśmy najczego, no, najbliższego książką bohatera. Nasz zaprzyjaźniony bibliofil osiedlowy Julian podjął się wyruszyć i dowiedzieć się, co się też czyta w tej chwili w pandemii. Co Polacy czytają w pandemii, w kwarantannie? No i nasz zaprzyjaźniony Julian udał się do osiedlowej bibliotekarki Cymeli, ale tam zastał ją pochyloną nie nad książkami, a nad kwiatostanem. Zmiłowata paszkwilantka szykanuje. A co pani robi, pani Cymelio? Pan Julian. Dzień dobry. Wybaczy pan naworze złym słowem. O, a skąd takie negatywne podejście do roślin? Kiedy one przepadają. Tak? To na przykład są bodlerki, zwane też złoślinkami. O. Trzeba do nich brzydko mówić. Kloaka! Pani obsiała kwiaty zła. A tak? No bo nikt nie czytał, to co ma się podłostan marnować. Szambo, rysztok, gangrena. A te pan spojrzy, jak pięknie obrodziły. No tak, to jest chyba blagonia, tak? Nie mylę się. No tak, tu podletki, no. O, a to szubrawczyk pospolity. No nie powiem, komu wręczyłbym taki bukiecik. Jeśli woli pan coś bardziej tradycyjnego, to proszę wybaczyć, nie do mnie. Może do tej kwiaciarki z Placu Historii serwuje bukiety z kwiatów polskich. A tak, widziałem. Cierpiętki w pęczkach, husaria cięta. Ja na cięte rośliny jestem cięta! Rośliny czytelniane wącha się na miejscu. Bez wynoszenia! Ale no proszę się nie obrażać. No może nieco odstręczające, ale trzeba przyznać, że świetnie skatalogowane. Prawda? Tak. Bo ja z pełnią kompetencji oddaję się pasji ogrodnictwa alfabetycznie. O, a to drzewko, to co tu się stało? To są mizerabelki, śliwki, nędzniczki. No sam pan widzi, no co ja mam robić, kiedy nikt nie przychodzi. Nawet pańska wizyta mojego ulubionego bibliomana też raczej niespodziewana. Ja po sąsiedzkiej przysłudze. No, czy by mi pani nie podpowiedziała, co się teraz u nas czyta? No, wstyd nie wiedzieć.
Ja to raczej wiem, czego się nie czyta. A to odbiorcy nie dopisują? Czasem coś dopiszą, ale zwykle niestosownego. Albo hehe na marginesie, ale zwykle to nie doczytują. Ja mam cały zbiór pozycji niedoczytanych. Motywy pomijane, kanon uszczuplony, a tam w ogrodzie niech pan spojrzy. Przygarnęłam opis przyrody, co go cały czas ktoś omijał. Przedstawiłabym go panu, ale on się nie odzywa. Ma uraz do dialogów. A tam? Tam? No, tak, tam. Tam to nie radzę. Nie. Taka jedna pani podjęła się literackiej animacji dla dzieci. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj przygotowałam dla was książeczkę, której autorem jest pan Stephen King. Nosi ona tytuł Jest krew. No dosyć, można rzec, straszny, ale za to na okładce ma kotka. A, no to posłuchajcie teraz pierwszego fragmentu. Drew obudził się w środku nocy. Sypialnia srebrzyła się blaskiem sierpniowej pełni księżyca. Czy ktoś się boi? Szczur siedział mu na piersi i patrzył na niego tymi małymi, czarnymi, wyłupiastymi ślepiami. Straszny taki szczur, matko, siedzący na piersi, okropne. Zejdź ze mnie, szepnął. Chciał go z siebie zrzucić. Szepnąć, ale nie miał władzy w rękach. O Boże, jak ja to znam. Czasem się przygniotę w nocy, tak mi ręka zdrętwieje, taki flak się robi. Okropne uczucie, niedobre. No, no, nie bądź taki. Wezwałeś mnie, to przyszedłem. To mówi szczur. Czym więc mogę ci służyć? Chcę wiedzieć, dlaczego to zrobiłeś. Szczur usiadł prosto. Położył różowe łapki na swojej kosmatej piersi. Bo o to prosiłeś. Wyraziłeś takie życzenie, pamiętasz? To nie było życzenie, tylko umowa, która dotyczyła Ala, upierał się Drew. Tylko jego. Bo i tak miał umrzeć. Straszne, prawda? Już się ktoś boi? No, na pewno jakiś się ktoś już znalazł, co tam po drugiej stronie drży. Czy to? Korki poszły albo faza? A to niespokojnie. Boże kochany, no nic. Pójdę, sprawdzę. Co to? Kto to? Odejdź, okropniku! Isio! Przeklęty, ohydny, okropny szczur! Zostaw mnie! Ratunku! No, proszę państwa, wstrząsająca sytuacja, trudna historia. Mam nadzieję, że wydawnictwo Pruszyński zwróci nam za aktorkę, bo niestety na zmarnowanie poszła, ale może nie o tym. Może odbijmy się od tej sytuacji w taki sposób, że rzeczywiście czytanie może być niebezpieczne, że czytanie może nawet doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet zgonu, tak jak przed chwilą. Dlatego podpatrzmy pewien zastanawiający i zostawiający nas w rosnącym zdziwieniu smoltok odbywający się w poczekalni szpitala na peryferiach czytelnictwa. No. A pan,
A pan na diagnozę ze zrozumienia? To do przebiegowego trzeba. Się wchodzi i się przebieg fabuły relacjonuje. No, no. Tam jeden pan teraz wszedł z syndromem wędrującego średnika. To się pewnie zaciął. No, no. Śmiało, pan puka. Ja nie pukam. Ja przenikam. W każdym bądź O, widzi pan? Jak to się trzeba pilnować? Ale że co? A to pan nie wie? Podobno za każdym razem, jak ktoś powie w każdym razie, to gdzieś na świecie polonistkę szlak trafia. No, no. Ja w ogóle przepraszam, że tak panu tutaj o wszystkim donoszę. Ale to jest jeden z moich objawów. A co panu jest? W gierki gram. W pracy. A. No to się zdarza. Nie, ale ja w inne gierki obmawiam. Konszachty uprawiam. Denuncjuję kolegów, manipuluję zwierzchnikiem na pana kanapkę, zastawię pułapkę, no gierki, no. Znaczy, liczę, że mi tutaj w gabinecie pomogą, bo ponoć mają świetną kurację z ulepszania stylu. No, ale jakby nie pomogli, to ja już se będę wiedział, gdzie donieść. No, pan jakiś też taki... Blady, co też nie w formie. A nie, nie, w porządku, wszystko w porządku. Dobra, dobra, ja znam takich jak pan. Ja to zawsze mówię, na hipochondrię najlepsza homeopatia. Wie pan co? No. Takie problemy jak dbanie o zdrowie to mam już za sobą. Jak to? Kiedyś, za życia, owszem, zmagałem się z tego typu dolegliwościami, ale jako duch jestem wolny od tego typu przypadłości. Duch? Pan jest duchem? Tak. Jestem duchem Ghostwritera! Aha, i to dlatego? Ta. Zabiła mnie patologia bezobjawowa. Patologia bezobjawowa? Co absencja traum. Dla pisarzy śmiertelnie niebezpieczna. I pewnie miał pan ten słynny, jakby to, writer's block. Nawet i nie to. Nie. Chociaż nie. Raz jeden... Nie mogłem pisać! Ale to tylko dlatego, że mi się ładowarka zepsuła. A tak to słowa lały się ze mnie jak z kranu. Wodniste i bezbarwne. A pan powie, a trauma rodzinna? A tam trauma, trauma srauma! Aha, bo pan cierpiał na zbyt dobre relacje z rodziną. No w szczególności z ojcem! Ojej. Przecież taki brak patologicznych relacji z rodziną dla pisarza to jest wielki problem. Tak. No, po śmierci też się z tatusiem świetnie dogadujemy. No. Ja właśnie do niego w odwiedziny. Zmarło się biedaczkowi ładnych parę lat temu, ale jego duch tu pozostał. Ale to zaraz, to żebym zrozumiał, to no. Duch Ghostwritera tak. Odwiedza ducha ojca Ghostwritera. No. Prawda? Że hamletycznie się zrobiło? No, bycie ghostwriterem to u nas tradycja rodzinna. I to wielopokoleniowa. Ja mam nawet na tę okazję wierszyk. Taki wierszyk. Epitaficzny. Posłucha pan? No posłucham, bo sam pisałem. No, to posłucham. To śmiało. Pradziadek mój ponoć, rodzinna wieść niesie, pomagał przy kawce w procesie. Bardzo dobra pierwsza zwrotka. Praszczurka cioci, straszna hetera, sceny skracała walk u Homera. Tu była jeszcze inna zwrotka, ale mi sufin wyciągnął. Siostrzenica babci, kobiecina z wioski, przy samej granicy, pisała naukowskie. Że granicy naukowska. A? Przodek kuzyna poprawiał Puszkina, a dziadka Jątrew za siostry Bron. Jątrew to jest bratowa po prostu, to się mi nie rybowało. Jak widać, to stary w mej rodzinie temat. Sam nie wyszedłem poza ten schemat. Na wieki przeklęta będzie ma dusza. Za życia pisałem za Remigiusza! To omroza, no to omroza. No więc, widzicie państwo, smutna historia, ale niech nauka z tego płynie taka, że i tej, i innych przypadłości możemy się ustrzec, korzystając z najnowszych, cichutko,
korzystając z najnowszych dokonań medycyny. Także, drodzy Państwo, jeśli wśród szanownych użytkowników znajduje się w tej chwili jakaś grupa, która nazywałaby się, gdyby miała się sama określić, powiedzmy, szczepionkosceptykami, to może na 3 minutki mogą na chwilę iść do kuchni. Katarzyna Dąbrowska w wierszu Antyszczepionkowcy. Jeśli jesteś małym dzieckiem i cię proszą na chwileczkę z jakimś w białym kitlu panem, na dodatek wczesnym ranem, na zydelku każą spocząć i wacikiem rączkę moczą, uśmiechają się spokojnie, wtedy wiedz, jesteś na wojnie. Nie ma chwili do stracenia. Najpierw ryknij od niechcenia. Zjedź po nogach pielęgniarce. Gryź pęciny, piszczel, palce. Kop, krzycz, wierzgaj i przewracaj. Lekarzowi uprzykrzkaca. Krzyknij, niech się nikt nie rusza, bo im zrobisz manko w uszach. Szczesz mleczaki. Wzorem zwierza. I powoli do drzwi zmierzaj. Potem rzuć się w mamy nogi. Jak ty mogłaś mi to zrobić? No a morał z tego taki? Od strzykawki dzieciak Matik. No i przecież co w tym złego? Ma 3 lata. I dlatego nie kieruje samochodem. Z autorytetów ma Dodę, Misia i kaczora Daffy. Do 4 zliczyć potrafi. Na poduszkę robi bam! Ledwo wiąże buty sam. Lecz mentalnie jest nie halo być rodzicem z alo, alo. W czasach odry, ospy, świnki, polio, tężca, hemofilii, WZW, krztuść, starożyczki, ospy wietrznej czy błonniczki. W domu, w szkole albo w sklepie mówić ludziom: ja nie szczepię. Jakie straszne pielęgniarki z subtelnością wam wiertarki zostawiły ślad bolesny, reżyserując tak złe sny w kwestii pobierania juchy, sadystyczne łapiduchy, najtraumatyczniejszą z traum zostawiły z głośnym aaaau, że dziś tamten mały chłopiec, co z jednym butem na stopie uciekał wśród krzyku swego z katakumb zabiegowego, tak powrócił wam do serca i na dnia światło wywierca swój malutki megafonik w temacie ochrony dłoni? Chłopcze drogi, ja rozumiem. Też patrzeć w igłę nie umiem. Kto z tym nie empatyzuje, ten jest najzwyklejszym hamem. Chętnie cię przytulę mocno. Kupię lody, watę słodką, gumę, proce, resoraka i dorzucę 10. Na miesiąc cię zwolnię z lekcji. Wakacje wykupię w Szwecji. O Boże, zabawy grzeszą. Pozwolę się nie myć się z miesiąc. I jak chcesz, ci wynagrodzę. Stać mogę na jednej nodze, jeśli zechcesz, miesiąc cały. Ale mam warunek mały. Byś w temacie tych urwisów przeszedł już do kompromisu. Wiesz ty sobie w każdy kant, lecz przejdź z nim na middle ground. Siądź tu na niczyjej glebie. Nie chcesz nie szczep, ale siebie. Proszę Państwa, Kasia Dąbrowska. Proszę o brawa w domu. Proszę się nie przejmować współlokatorami. Drobne, kurtuazyjne, ale orgiastyczne brawa. I wniosek z tej sceny, jak już skończy się pandemia i wróci kalendarz szczepień, wszyscy, proszę, wyciągamy gremialnie wnioski. A wracając do naszego tematu, do zaraźliwości czytania, do niebezpieczeństw kryjących się między obwolutą a obwolutą. Rzeczywiście książki bywają uzależniające. Tutaj list od pani z Kędzierzyna Koźlego, która pisze, że ona nie może, ona już nie daje rady, że ona kobieta dzieli się wątpliwościami. Czy ja powinnam, że ja nie jestem w stanie zasnąć. Ona co wieczór otwiera książkę, odkłada, kończy, nie zaczyna.
Ona mówi tak. Czy to jest moja wina, że ja sobie co wieczór podczytuję... Maniaczka! Maniaczka! Nałogowiec! Nie, no nie można. Proszę pana, nie można tak. No nie wiadomo, no. Proszę pana, był pan kiedyś z nałogowcem? No! To nic pan nie wiesz, proszę pana. Nic pan nie wiesz. Proszę pana, moja żona to się potrafiła do tego stopnia zatopić w lekturę, że nawet podczas pożycia intymnego nie odkładała książki. O? Z czasem doszliśmy do takiej wprawy, że punkt kulminacyjny powieści idealnie pokrywał się z kulminantą naszego aktu miłosnego. To przy krzyżakach pan sobie może wyobrazić, ile ja musiałem czekać. No i zraziłem się. Do pożycia. Nie coś pan zwariował? Do pożycia? Głupi. Do czytania. Pan posłucha. Moja żona, pan mnie pyta, piękna niby Afrodyta, niczym wyspa nieodkryta, lecz w czytaniu niewyżyta. I to przez te książki podłe. Z żoną właśnie się rozwiodłem. W zaistniałej sytuacji sił próbuję w aplikacji. Opisy mijam, zaznaczę. Bez nich też mieć można macze. Lecz jak zwalczyć wątpliwości co do ich poczytalności? Żadna wada mnie ukryta nie odrzuca, nie zniechęca. Tylko myśl mnie jedna skręca. Czy nie czyta ta? Czy czyta? Gdzieś mam czy kobieta skryta? Czy zębami w nocy zgrzyta? Niech mi kłamie, niech mnie zdradza. Niech to wcale nie przeszkadza. Niechby z niej była modystka, czy neokonserwatystka, lewaczka, nawet liberał, lecz bez zniżek do libera. Czy pasywnie agresywna, nie heteronormatywna, nawet wredna, skarży pyta. Ważne, czyta? Czy nie czyta? Niech trznia wzorem istot licznych przewodnik bibliograficzny. I niech więcej ma podziwu już dla piwa, niż dla piwu. Chcę ją spotkać na basenie, a nie w wabie, PWN-ie. Może znać co trąd i szkorbut, lecz nie co to nowy korbut. Marta, Basia czy Edytka, grunt, żeby nie erudytka. Nagle czuję, wciąż myśl tkwita. Czy tam? Czyta? Czy nie czyta? Raz mi prawie się udało. Tak niewiele brakowało. Patrzę, idzie. Typ kopciuszka, beret, płaszczyk i teczuszka. Więc podchodzę i po chwili żeśmy się spoufalili. Nagle czuję, wciąż myśl tkwita. Czy to? Dyskretnie sięgam teczuszka, wizytownik, karteluszka, Magda M., antykwariuszka. Cóż? Szepnąłem jej do uszka. Czytasz? Nie idę z tobą do łóżka. No więc rzeczywiście. Trudna sytuacja, to też trzeba dodać, że też Mateusz pisał. Natomiast może zostawmy sprawy rodzinne, bo to lepiej w takie kwestie nie wchodzić i zajmijmy się czymś ważnym. Czymś ważnym społecznie. A jest teraz rzeczywiście taka sytuacja, że temat urósł, a algorytmy lubią tematy aktualne. Udało się co prawda Biebrze ugasić z tego, co słyszeliśmy, albo już niemal ugaszona. Natomiast pragnęlibyśmy z tego miejsca wzbudzić w nas czujność moralną w kwestiach ekologicznych i wysłaliśmy naszego reportera, który państwu zaprezentuje zaangażowany materiał reporterski dotyczący suszy, która stanowi ogromne niebezpieczeństwo, a żeby tego było mało, to jeszcze dokładamy songiem, który ma w was wzbudzić taki
grupowe poczucie odpowiedzialności i mam nadzieję jak najszybciej odnaleźć najbliższą fundację zajmującą się ekologią i przelać wszystkie posiadane pieniądze. Przed Państwem Bartłomiej Magdziarz, a potem piosenka Służba Leśna. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Teraz wszyscy bardzo przejmujemy się tym, jak mało jest wody w Wiśle, ale proszę mi wierzyć, że Wisła nie jest jedyną rzeką w Warszawie, która cierpi z powodu zmian klimatycznych. Tutaj mamy kanałek brudnowski, bardzo ważny dla mnie akwen, w którym jest bardzo mało wody, było jej o wiele więcej. Tu widzicie Państwo taki mostek, on zwykle wyznaczał poziom szlamu. Ja teraz proszę, widać go, prezentuje się w całej okazałości. To jest bardzo niedobrze i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Druga rzecz, to jest fauna i flora, to są zwierzęta. Tam za krzakiem jest taki cypelek, gdzie razem z moim ojcem łowiliśmy jesiotrę. Teraz proszę zobaczyć, ani pół jesiotra tu nie ma. Żeby nie być gołosłownym, przytaszczyłem z domu jesiotromierz. On Państwu, nauka nie kłamie, wszystko pokaże. Proszę, wskazówka pokazuje. Zero jesiotrów, a było ile? Ja Państwu odczytam. 12854 jesiotry były, a teraz jest zero. Ja tutaj byłem chrzczony, proszę Państwa. Tak jak na niektórych amerykańskich filmach. Głową do tyłu. Proszę, tu się teraz nic nie ochrzci. Tutaj jest. Tutaj nie wejdzie się po pępek. Proszę Państwa, jest bardzo źle. Nie możemy lekceważyć zmian klimatycznych. Musimy chronić planetę, musimy chronić wodę. Myślcie tu o nas, wspierajcie nas, bo inaczej będzie to samo co w Elblągu. Pozdrawiam znad kanałku Brudnowskiego. Zasmucony. Do widzenia. Leśna. Służba leśna, służba leśna, ordnung w lesie. Kto rozrzucił dojdzie i glinie? Czemu grzyb przy drodze spleśniał? Czemu cięcio puka leniwie? Weltrzmet serce z wrześniem ścieśnia? Służba leśna, służba leśna. Śmieci w rowie, tak i na krowie. Ryby kto granatem łowi? Co akaunt latem zrobił żubrowi? Kto tu pozwolił wjechać tirowi? Szanowni Państwo, jesteśmy u samego szczytu naszego programu. Jesteśmy w punkcie kulminacyjnym, w najważniejszym momencie i rzadko się zdarza, żeby prowadzący miał przyjemność przyznania się do tego, że ktoś może czynić jego obowiązki lepiej. Ale udało nam się. Sprowadziliśmy człowieka, który no jest, przyznam, to jest trochę nieeleganckie, ale horrendalnie drogi. Dlatego udało się go wykupić na jeden, jedyny segment. Dlatego połączyliśmy wszystkie najciekawsze rzeczy teraz w epicentrum naszego programu. Co też się tam u Was teraz czyta,
I ja jako prowadzący mam wielką przyjemność zapowiedzieć lepszego prowadzącego. Gdybyście tu z nami byli, powiedziałbym wielkie brawa. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu. Witam Państwa lepszy, czyli profesjonalny prowadzący. Szanowni Państwo, pozwólcie, że no, rozpocznę tradycyjnie, czyli od żartu. Żart brzmi tak, od razu mówię, że też nie ja pisałem ten żart. Żart brzmi tak, jak opuszcza imprezę rękopis. Wychodzi drukiem. Tak, mam nadzieję, że Państwo choć trochę roześmieli się w swoich domach, ponieważ no nie chciałbym, żeby powtórzyła się taka sytuacja, kiedy prowadząc inny program stałem na podobnej scenie, jakaś pani włożyła głowę przez drzwi, po czym posłuchała chwilę i do kogoś, kto najwyraźniej stał na zewnątrz, powiedziała: nie wiem, chyba jakiś wykład. A teraz moi drodzy, chwila dla Was, mianowicie pytania przez cały nasz dzisiejszy program. Możecie pisać do nas pytania na czacie. Ja dostałem przed chwilą, nie czytając ich wcześniej, dwie tajemnicze karteluszki i dostałem takie oto pytanie na tych karteluszkach. Czy, pierwsze pytanie, czy kura ma język w dziobie? To wszystko zależy, skąd pochodzi kura, bo też język, jak wiadomo, to jest, jeżeli to jest polska kura, to ma polski język. Jeżeli to jest czechosłowacka kura kiedyś, to jest ona po czechosłowacku mówiła. Dzisiaj na przykład to jest już czeska albo słowacka kura i wtedy ma odpowiednio czeski albo słowacki język. Drugie pytanie, bardzo długie, mam nadzieję, że uda mi się je rozczytać. Czy ambiwalentna egzegeza wektorów ideologicznych emanuje adekwatnie w kontekście kina moralnego niepokoju? Proszę Państwa, odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Także to były Państwa pytania. Nauka na przyszłość, nie zaczynać pytań od czy. A teraz już, kochani, moment kulminacyjny, można powiedzieć, w jakimś sensie, moment naznaczony dużymi emocjami, ponieważ mamy konkurs i teraz rozglądam się po naszym studiu, czy widzę w nim, jest przed Państwem konkurs, jaka to prozodia i jego pierwszy uczestnik. Witam serdecznie, witam. Odważnie, ja wiem, odważnie. Tak, tak. Zatem uwaga, proszę bardzo, jaka to prozodia. Słucham. Apoliner po jednej. Odważnie, odważnie, odważnie. Uwaga, zatem podaję, proszę bardzo. Ten wiersz jest tylko dla ciebie, Madlen, 9 bram do twojego ciała. Tak jest, wielkie brawa i gratulacje. Tu poproszę mojego hostessa o pomoc. Pięknie pan odpowiedział na to pytanie w naszym konkursie, dlatego otrzymuje pan naszą najnowszą premierę, wiersze zebrane J. A. Baczewskiego, a wraz z nimi literek do literek. Bardzo proszę. Baczewski, mój ulubiony poeta. Tak, tylko proszę nie czytać wszystkiego naraz. A czy jest Anna Maria Kola? Bęk. Tak. To ja się odkażę. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz kolejny punkt naszego programu, mianowicie gość. Dla mnie osobiście wielki zaszczyt, mam nadzieję dla Państwa, przed odbiornikami będzie to wielka przyjemność również, przed Państwem. Jedyny w swoim rodzaju, tajemniczy pleonazmus. Proszę o domowe, nabożne brawa. Jest! Witam, mistrzu, proszę bardzo, jest. Przyszedłem, więc jestem. Tak jest, tak jest. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy gość to mistrz tautologii, autor kolejnej już w tym roku książki należącej do serii Teksty, które napisałem. Moje książki są mojego autorstwa. Tak jest. Mistrzu, ja chciałbym serdecznie podziękować za nasze spotkanie. No, słynie pan z tego i wszyscy wiemy, jak niechętnie udziela pan wywiadów. Udzielam odpowiedzi na pytania poprzez ich wypowiedzenie, także. Tak. No to, to nie będzie łatwa rozmowa. I teraz widzi pan, dlaczego zgodziłem się na ten wywiad. Tak. Zgodziłem się na niego tylko dlatego, że pan redaktor, słynny
biały kłamca. Ja tam zaraz słynny. Naczelny drobnych nieścisłości. W zasadzie to nieścisłostek. Jest najlepszą osobą do tego, żeby niewinnie przeinaczyć moje słowa dla ich uatrakcyjnie... Ja dobrze wiedziałem. Tak, tak. To prawda, szanowni państwo, przeinaczam, ale wyłącznie w słusznej sprawie. Jestem bowiem białym kłamcą. No tutaj dodajmy, że no, nie bez znaczenia dla tej umiejętności jest fakt, że no, jestem biały. Ale wróćmy do naszego gościa. Mistrzu, proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że pan, świetnie prosperujący przedsiębiorca branży mleczarskiej, autor kultowego już dzisiaj hasła masło maślane, decyduje się na przejście do branży, prawda, drukarskiej. Widzi pan? Tak. Rodzice zawsze powtarzali mi: najpierw sobie zarób pieniążki, a potem sobie będziesz skrobał. Ja natomiast postanowiłem zarobić skrobiąc. Brawo, tak. No tutaj dodam, szanowni państwo, że jeśli kogoś z państwa czytanie być może nieco już nuży, to nasz dzisiejszy gość przygotował moc atrakcji, z których możecie państwo korzystać podczas kartkowania po łebkach. A, i to jest w zasadzie mój ulubiony etap pracy twórczej. Szanowni państwo, szczególnie polecam stylistkę lektury. Basia, pokaż się, Basia stoi tam. Proszę państwa, Basia dobierze każdej z pań wspaniałą okładkę do każdego płaszcza, naprawdę. Natomiast za catering odpowiada mój osobisty przyjaciel i faworyt Edgar Allan Poe. Kochani, jego zupy są niesamowite. Naprawdę. Wspaniały człowiek, muszę przyznać. Przyjmijmy w tym miejscu to dość niewydarzoną wizytę, ponieważ w każdym, nawet najgłupszym programie jest taki moment, że potrzeba jest odrobina wiedzy, odrobina jakichś takich mądrych rozwiązań. Dlatego, proszę państwa, za chwilę przed wami, wcześniej przygotowany, nie tam kupiony w ostatniej chwili i sprowadzony, jak niektórzy drodzy prowadzący, segment. Scena pedagogiczno-rodzajowa, która opowiada o tym, u kogo szukać pomocy, gdy jesteśmy w kryzysie z naszym życiem. Nasz bohater, wiedziony chęcią poukładania życiowego bałaganu, postanawia udać się na wizytę domową do naszej znajomej kołczki, znajdującej się na jeszcze większym życiowym zakręcie niż zazwyczaj. Rysunek 107. Przecież nie mogę założyć powleczki na śrubę w wywiercie, skoro założyłam już listwę na gwint, trzymając nogą z drugiej strony. To ma się nazywać jednoosobowy montaż! Dzień dobry. Pan monter? Nie. Ja do gabinetu. Po fachową poradę w kwestii tego, na co mam ochotę. Pan na szkolenie z własnej woli? Własnej i nieprzymuszonej, jak mniemam. Pan myśli, że pan się ma? A może to się ma pana? Ha? Nie rozumiem. Trudno. Ja nie biorę nowych klientów, to jest twarde postanowienie. Już widzi pan, że sama jestem w procesie. A co to? Co to w ogóle jest? To jest to, czym ja będę chciała, by to się stało. Nic nie rozumiem. Już tłumaczę. W swoim czasie tak często przebywałam w towarzystwie cudzych wnętrz, że wracając do swojego, odczuwałam, jak mizernie ono wypada w porównaniu. Z jednej strony korygowałam meandry jestestw, a ze sobą samą doszłam do czegoś, co z braku lepszego określenia nazwałabym ohygę. A! Mebloszkolenie! Dokładnie. Współczesna osobowość, podobnie jak nowoczesne meble, składa się z modułów. Na drodze testów behawioralnych można określić, jakim meblem jesteś.
Na przykład? Na przykład mój były mąż. On był wieszakiem na płaszcze. A, rozumiem, że taki skromny człowiek, znający swoje miejsce. No gdzie tam? Drzwi blokował i pies na niego ciągle sikał. To jak? Szybki test kompetencyjny? Oj, testy to tak, testy to... To ja chętnie, proszę. Mojego autorstwa. No to słuchaj pan. Tak. Jesteś? Ja jestem. Tak, pan jest. Charakterologiczną pufą? Pufą? Czy raczej bliżej ci do osobowości katafalku? Chyba pufą, znaczy pufą. Chociaż też trochę tak, trochę skręcam w stronę tego katafalku. Wiesz? Katafalk. No ale z drugiej strony zawsze się taką pufą też. Mama mówiła pufko, to... Ale... To co? Pufa, katafalk! Nie! A to w ogóle pomaga? Niestety. Okazało się, że raz skręconego bedding uczuć. Lepiej nie rozkręcać, bo można śrubki pogubić. No to teraz pracuję na modelu. O, to może trzeba by zadzwonić po montera. No, dziękuję. Jeszcze mi tu romansu potrzeba. Nie, no ja nic takiego nie sugerowałem. No co ja poradzę na to, że ja jako niezależna myślowo, finansowo i kalendarzowo osoba łatwo uzależniam się od usługodawców. Na przykład mój pierwszy mąż. To był strażnik miejski, który mi w piątek wieczorem chciał prewencyjnie zabrać kluczyki do samochodu. I co pani zrobiła? Ja mu oddałam kluczyki do samej siebie, mówiąc, że ja prowadzę się znacznie gorzej niż automobil. A się przestraszyła. Spokojnie. Proszę pana, ja jestem kobietą tak wyemancypowaną i tak bardzo nie potrzebuję mężczyzn użytecznych, że ja po prostu nie jestem w stanie ich sobie odmówić. Oni są dla mnie jak chipsy. No to chyba nie są aż tacy szkodliwi. No, bywają. Na przykład taki jeden sprzedawca telefonii komórkowej. Witam, tu Arek z działu IT. Już drugi raz mam przyjemność zapowiedzieć webinar mojego szefa dla drobnych przedsiębiorców. To jest super webinar, naprawdę gorąco polecam. I przy okazji chciałem też pokazać książki, które ja lubię czytać. One tak pozytywnie podtrzymują mnie na duchu. Pierwsza to jest Dobre myśli do poduszki. Ja może przeczytam dobrą myśl na dziś. To jest
Kto nie ma problemów, musi być chyba martwy. Problemy to oznaka życia. No to taka serada. Ale na szczęście mam też śpiewnik, który też uwielbiam. Śpiewnik z szantami. 33-lecie. Myślałem, że 33 szanty. Moja ulubiona szanta dorszowa. Dorsza pół i dorsza ćwierć. Tam każda panna może mieć. Kiedy chce do portu zejść, na łbie dorsza ślizga się. Wesoła szanta. Zapraszam na webinar mojego szefa. Tak przy okazji było. Polecam gorąco. To jest super webinar. Polecam. Weź mi tu jakoś pomóż. Dobry, szewarka. Witam na kolejnym odcinku webinarium dla drobnych przedsiębiorców. Przyszły mi tu jakieś pity za zeszły rok. Słuchajcie, kwarantanna jest, to teraz pity płaci, prawda? No, snacha by się rozbiła najgorzej. Pytacie się, jak to teraz będzie wyglądać w życiu przedsiębiorcy. No, nowa normalność. No, nowa normalność. Trzeba będzie się jakoś odnaleźć, prawda? Jak ludzie po wojnie z Niemcami, to jak się odnajdywali? Szaber był, ojciec mój tam też jeździł. Będą te różne etapy, prawda? To jest jak z piciem wódeczki, prawda? To są różne etapy. Najpierw się wódkę mrozi. Jak oleista, to rozlewamy, prawda? No, na zakąskę nas teraz nie stać. A najgorszy jest czwarty etap. Kac po koronawirusie. Co to oznacza? To jest zagłostka, nie? Jaki będzie ten etap? No i teraz będzie taki etap, że teraz ludzie mogą chodzić do parków, do lasów, biegać, spotykać się. Dawaj wszyscy do parków, do lasów z biznesami, tak? Tam można postawić szybko jakieś szczęki z produktami. Jeansy, paprocie, rajstopy, co tam ludzie kupują teraz? No nie wiem, no choćby hamburgery. Bułka taka, mięso takie. Co tam jeszcze w parku można sprzedawać? Drzewa. Banalnie proste. To wchodzi z siekierą do parku. Ktoś kupuje 3 drzewa i ty mówisz, proszę. Wiecie, no, nowa normalność. Ja pamiętam, że w 89 byłem zadowolony, byłem w partii. Nie wypieram się tego. Bardzo szybko się odnalazłem. Zainwestowałem w fabrykę słoików, to się wszystko potłukło. Nie wchodź mi teraz, cholera jasna. Tu program nagrywam, tak? Szef wspólnoty. Ja mu czynszu za piwnicę jeszcze nie zapłaciłem. Pamiętajcie o tym. Po zakończeniu kwarantanny. Nie dajcie sobie wmówić, że macie wrócić do poprzednich umów. Nie! Raz ustalone, przyklepane, tak? Nowa normalność! Ja przed koronawirusem, no to ja byłem tym. Belmondo, nie? Nie ma poprzednich zasad. Poprzedni świat nie istnieje. Nie dla każdego jest biznes, tak? To jest dobrym, sprawnym przedsiębiorcą. To mu się powodzi. Tutaj takie pytanie od pana Dominik z Domaniewskiej, tak pisze. Co z tymi kredytami, jak na tym wszystkim się moja płynność opierała, a bank mi nie przedłuża, prawda? Coś to ja mam bank z moim szwagrem, prawda? To jest dobry bank, szef bank, chief bank, wszystko jest online. No ja mam kredyt pod żyły. Z tymi instytucjami to trzeba tak łagodnie. Jak dzwonisz do banku, kobitkę odbierze, nie? Trzeba tak ładnie zagadać, że tak, ładnie pani brzmi, że jak się do pani zadzwoni, to rata spada. Nie wiecie co, nie. Bajerka trzeba. A jak bank do was dzwoni, no to uważajcie. Warto sprawdzić, czy macie wysoko z okna, tak? Ktoś puka do drzwi, to żeby tak od razu skoczyć na żywopłot. Warto mieć żywopłot, żeby jak coś z drugiego piętra skoczyć na żywopłot, to problem rozwiązuje. Kochani, ja już nie raz z drugiego piętra skakałem na żywopłot, tak? Nie odebrali kredytu. To było webinarium dla drobnych przedsiębiorców i pamiętajcie, że co? Trzymamy się ramy, to się co? Nie. Byłej żonie muszę fotel zwrócić. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo cieszę się i pragnę Państwu podziękować za to, żeście z nami dotrwali do końca. Że jesteście tu z nami, wy użytkownicy, wy, którzy jesteście tak blisko okienka exit, wy, którzy możecie po prostu przeskoczyć jednym klikiem do innego pomieszczenia, do innego teatru, do innego spektaklu, zostaliście z nami. Obejrzeliście dzisiaj, nie wiem, czy czegoś się dowiedzieliście, myśmy się nic nie dowiedzieli, ale powiem tyle, jeśli wam się podobało, a można powiedzieć, że robienie streamów w internecie, na YouTubie, w klimacie, starej kineskopowej telewizji, to jest akt pewnej desperacji. Więc jeśli wam się podobało, oznaczcie na wrzutce znajomych, których lubicie. A jeśli wam się nie podobało,
Oznaczcie znajomych, których nie lubicie. Przyszerujcie to, cośmy tu zrobili. Ale jedno, co was proszę, zróbcie to po cichu. Bo nasz zaprzyjaźniony bibliofil, Julian, zasnął już na ramieniu, no bo nie na piersi Cymeli, a ona, dbając o jego niespokojny literacki sen, nuci mu kołysankę, która mam nadzieję będzie miłym pożegnaniem między nami i wami. Śpi już, poczytam ci, zaśnij w okładce jak w dłoni. Nigdzie nie trzeba iść, dajmy się nocy dogonić. Zdobądź, gdy czytam ci, czomolung me spoduch. Piżamy żaglem, tajfunom dni, daj wepchnąć się w noc do ogrodu. Jak na pieniądzach śpi, na wierszach z prozy poszwem jej nową, spod której przyśni się miłość pierwsza, która ostatnie ma słowo. Śpi, a gdy pytam, czy śpisz, nie odpowiadaj wcale. A kiedy to ja zasnę ci, szepnij mi. Ha ha!